że też nic nie podejrzewałem, kiedy zobaczyłem ją na dachu domku Chelsea. Z twoją rodzinką nigdy nie wiadomo, czy to magia, czy kolejny dzień z Robertsami. Dzięki za pomoc i że pozwoliłeś Peggy tu zostać. Wiesz, że zrobię dla ciebie wszystko. Och, Peggy. Obie musimy przyzwyczaić się do nowego domu. Cieszę się, że rodzice w końcu zgodzili się na zwierzaka. Alergia minie im dopiero za kilka miesięcy i wtedy zobaczą, że to źrebak, a nie pies. A gdzie Peggy będzie spać? Chciałabym, żeby miała swój magiczny domek. Uważamy, że spełnia życzenia, ale nie wiemy do końca, jak to działa, więc... Peggy, zobacz! Już nie będziesz chciała stąd wychodzić! Masz tu mini stajnię, drabinkę... Idealnie! Witaj w nowym domu, Peggy! I ty też, Brooklyn! Dodajesz olej kokosowy? Poważnie? Tylko odrobinę. Taka mała magia Malibu. Okej, myślę, że mi podpasuje. Hej, dzięki, że pomogłeś ci Aleksowi. Już nie może się doczekać. A to mały prezent od niego. Wow! Dzięki, Tereso. Przekaż mu podziękowania. Mam już pomysł, gdzie to powiesić. To już czujesz się tu jak w domu? Zmiany są trudne, ale nie są niczym złym. Zwłaszcza, kiedy stawiają przed tobą nowe możliwości. Proszę o uwagę! Nie ma to jak impreza u Kena Carsona. Dzięki, Ken. Nie ma za co. Na cześć nowej rodzinki Robertsów w sąsiedztwie proponuję piosenkę o naszych dwóch ulubionych Barbie Roberts. Tak! Słuchajcie, serdeczny głos. Zaufam mu i zrobię krok, by dojść do celu. Przygody to początek. Byłoby łatwiej, gdybyśmy nie stały w korku, to na pewno. Właśnie. Chciałabym, żeby samochód latał. Wtedy wszystkim byłoby o wiele łatwiej. O! Skręć tutaj. Powiedz, ile godzin dokładnie spędziłaś na jeździe? Nie jakoś dużo, ale się przygotowywałam, a to też się liczy. Coś nie tak? Sprawdzam tylne siedzenie. Wciąż tam jest. Przygotowanie pomaga, ale nic nie zastąpi praktyki. O nie. Zawsze może zdarzyć się coś niespodziewanego. O! Co? Ten samochód lata? O! Co tu się dzieje? Peggy, pomożesz mi? Peggy? O! Co ty wyprawiasz? Co ja wyprawiam? Kocham cię, George, kochanie. Jak najszybciej musimy wylądować, ale... Proszę odłożyć telefony. Chyba nie to miała na myśli egzaminatorka, mówiąc o niespodziewanych sytuacjach. A może jednak... Poradzę sobie. Nie wiem jak wy, ale ja tam się cieszę, że to jednak nie działa. Hej, Brooklyn, co jest? No hej, powinnaś wiedzieć, że twoja mama właśnie się zdrzemnęła, a Peggy spała na tylnym siedzeniu twojego auta i sprawiła, że samochód poleciał. Co? Brooklyn lata autem? To nie fair!
Skipper, mówiłaś, że zaprowadziłaś Peggy do Kena. Tak było. Nie wiem, co się stało, bo może chodzi przez sen. Albo lata. Nie panikuj, Brooklyn. Wiem, że sobie poradzisz. Chyba całkiem nieźle mi idzie. Tak myślę. Wyślesz mi jakiś sygnał, żebym znalazła wasz dom? Chyba wiem, co zrobię. Hej, a to co? To chyba... źrebiątko? Kto przychodzi ze źrebiątkiem na plażę i zostawia je bez opieki? Już dobrze, mała. Nie skrzywdzimy cię. O! Polubiła nas. Co to było? Może miała przyjęcie urodzinowe. W morzu. Bo ja wiem, nieważne. Weźmy ją do auta. Pojedziemy razem do stajni i może tam ktoś rozpozna zagubione źrebiątko. Dobry plan. Za mną, piękna. Udało się. Stój! Nie wolno tak psuć przyjęcia! To źrebak! Nie mam pojęcia, czy ja może być Barbie, ale mogę ją u siebie przechować, jeśli tylko nie będzie rozrabiać. Niegrzeczna klacz! Wracaj tu! Wasz źrebak? To znaczy... Wiecie... Możemy wejść do środka? Mam dość tego milczenia. Właśnie dlatego nie możemy wrócić do domu. Hej! Hej, Barbie! Cii, Jessie! Pieski, uciszcie się! Tata próbuje pracować. O, dobrze wiedzieć. Mogłybyście nam pomóc? Pewnie. A z czym? Wow! To klacz! A konkretnie to źrebak. Młoda klacz, chyba. Zatrzymamy ją? Ojej! Ostrożnie! To oryginalna reprodukcja Ludwika XIV!